Chodź, Wody. Chodź. Stawaj tu. 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 To jest tam. Taki joke. Co, słyszymy? Słyszymy. Idą święta, trzeba zarobić, bo inaczej Mikołaj do ciebie w tym roku nie przyjdzie. Do mnie zawsze przychodzi. Tak. Jak? Jakoś tak. No. Proszę bardzo, zapraszam. Witajcie w piknie! O Jezu, kochany. Młody, spokojnie, nie panikuj. No co, Mikołaj, to nie jest. Spokojnie, to tylko ja, Janek. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokumenty poproszę. Tak. Tak. Ma pan dokumenty, czy nie? Tata ma. To pan zawoła tatę. Tato! Tato, pójdź ze! Witajcie z Pikie! Witajcie, panocki kochane! Hej! Przepraszam. Dzień dobry. Witajcie. Ile to się jechało, co? A co? Susareczka się spieprzyła? Się wyszli z tego lasu jak te łosie. Się wystraszyłem. A tu patrzę, takie łacabistaści, łaficerowie. Pan to pewnie generał. Ta, te gwiazdy aż rażą. Ała, ja. A co, to widać? Widać. Mało kto teraz polne zem jeździ. Dobra. Kto w końcu prowadził ten samochód? O Jezu, Sicku, no. Synkowi dałem się przejechać. No pan zawoła syna. No przecież stoi. No. Co, ten negatyw? Ty. Cioj. Uważaj. Cioj. To jest pański syn? No. 20 lat temu pojechałem do Ameryki dachy naprawiać. No i się okazuje, coś więcej zmajstrował. Tada! Jednak czasem te jabłko od jabłoni trochę dalej spodnie. Se mówi tata, kokos od palmy spodnie. Cicho, jak ojciec Godo? Widzicie? Zawsze się jakąś czarną owca w rodzinie znajdzie. Nie. Ale to tak jak u was, nie? Choć jak patrzę na tego, to raczej takie barany. Jak już to pies. Zawsze na posterunku i czujny. No co, wyniucham wszystko. To niuchaj. Niuchaj, białasy. No. Ciepnij mu ciuposkę, to wciniesie. Apar! Oj, głuchy. Albo stary. No, to trzeba będzie uśpić. Weź, bo się obrazu w mieście. No, a jak się syn nazywa? Kładaj. Ja się nazywam John Bachleda Ratra Gąsienica Synuś. Hej! No chyba Curuś. O, Synuś, Curuś wyjechała, a przyjechał Synuś. No. A. Tak. No, no, a dokąd ta kolorowa rodzinka się śpieszy, co? Panie komendancie. No, co? Czarno-biała. Te. Co, żeby mnie ptysiaj zaraz się sieknę? Cioj. Panocku, cisnę z nim do Zakopanego, ale najpierw mu chciałem łajcyznę pokazać. No i co, podobało mu się w kraju? A podobało. Nawet mnie tata poznał ze swoimi kolegami z Bronxu. Z Boguszowic, ile razy ci mogło dać? Boguszowic. No, do Warszawy go pan zabrał, nie wiem, pokazał mu Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski albo... Sejm. A na co ją będę Sejm pokazywał? No tam. Panocko, jak ja będę chciał pokazać stado baranów, to go na halę zabiorę. Najwozniejsze jest to, ze Zubocył, Kraków. No i co, podobało mu się w tym Krakowie? Podobało. No. Najbardziej mi się podobał kościół Mariana. Mariacki. Ile razy ci mógł go dać? No, rozpowiedz. Ty. No. W los na wiedzę, nie uwierzycie, co zrobił. Co? Dokończył hejnał. No. Na WWZ-lu.
A jeszcze mi tata pokazał taki duży dzwon. No, z wrażenia Zygmunt zabił. No. Kogo zabił? Jezusicku, jakiś ty jest durny jak na sekierce. No. To po co chodzicie w takich głupich butach? Te, a ciupagę w oko chcesz? Sieknij go, tata się skończy. No. A jeszcze sobie pamiętam, w sukienicach nakupował, ale co za nakupował, nie uwierzycie. Kupił taki magiczny, świecący miecz Jedi z napisem Kraków. I Transformersa. Jeszcze takiego Transformersa, taki samochód, co się w smocha zamienił. Ty z napisem Kraków. I jeszcze płytę. Lady Gaga dla Krakowa. No, a jeszcze mnie tata zabrał na zubry. Co? No. Puszczę go pan wziął? A gdzie? Stary wypił, musiałem go nieść. Cicho. Nie ma góralskiej głowy, pan. Nie ma. Nie ma. Tata, tucy. Co? Tucy. Po tucy i przestanie. Ale no, panie, co on powiedział? Co, nie rozumiecie? Czy pytnie go da papalsku, no. Ta, to niech powie. W czasie suszy szosa sucha. O, w czasie... Rasista! Bambus! Czekaj! Później go zjesz. Pan Ocki, no dogodujmy się, jak ludzie, no. A co my z tego będziemy mieli, co? Co? O, swojskie wyroby z pocamiuszkich tater. No ale to są jakieś kości dla psów. To się weź. No. Dziękuję. Młody, wszyscy... A, na rosół jak znalazł. By Wojciech! Hola. My nie możemy was tak puścić. Co? Nie możecie? Nie możemy, bardzo proszę tu. Musicie. Un do Zakopanego musi dojechać. Rodzinne struny zobaczyć, góry, wierchy, smreki, turnie i białego misia z Krupówek. Bo kto białego misia zobaczy, tym dycha z kapsy wyskoczy. Ale najwóźniejsze jest to, co by się przepowiednia sprawdziła, by Wojciech i Wojciech. Jaka przepowiednia? Bardzo proszę tu. To wy nie wiecie. Co? Tata Godej. No! No Godej przepowiednie. No, posłuchajcie. W starej górolskiej księdze jest zapisane. Kiedy czorny górol wyciągnie na Kasprowy wiedzie. Wielkimi susami. Bez czerwone wierchy w stronę Giewontu się uda. Uda. Siklawica się zacznie cofać. Morskie oko się łatwo ze... Nie, zamknie się tata, zamknie się oko przecież. Zacznie mrugać. No. A wodok żwoty Mickiewicza przemówią. No i co te kamyczki nam powiedzą, co? Wróć, Adam, wróć! Gazu, Adam, gazu! O. I kiedy czorny górol na Giewoncie stonie... Stonie. Zabrzmi! Niebo się łatwo z jej pierny polecą. I zbudził śpiącego rycerza. Rycerza. I zaś okrakiem nad Zakopanem stanie. Stanie. Weźmie swój miecz i dupnie go głęboko w ziemię. Ło. O i co się stanie, nie bądź pan żyła, dokończ historię. No. I się Zakopianka łatkorkuje. Ło. Co?